Witam z retropiwnicy. Dziś mamy taką małą czarną zabaweczkę. Kupiłem to ze względu na dysk twardy, jaki tu się znajduje. Jest to dysk flashowy o pojemności 1 GB. Ponieważ ogólnie posiadam terminal przerobiony, terminal HP, przerobiony właśnie na potrzeby DOS-a czy tam Windowsa 98, z dodaną kartą dźwiękową, tak żeby ona działała właśnie w tym trybie DOS. Także nie jest mi potrzebny inny tego typu sprzęt, inny terminal. Natomiast w tamtym HP-ku dysk jest zaledwie o wielkości 512 MB. Zatem jest to troszkę mało, jeżeli chciałbym tam trzymać i Windowsa 98 i jakąś gierkę czy kilka gierek wrzucić. Także pomyślałem, że kupię coś takiego, ponieważ nie było to drogie, tam około 30 zł mnie to raptem wyniosło. Natomiast według oznaczeń były podejrzenia, że po prostu siedzi tutaj 1 giga pamięci oraz 1 gigabajtowa pamięć flash na dane. Zatem nabyłem coś takiego. Tu już sobie nawet dodałem taki adapterek, przejściówkę z DVI na VGA, bo tego nie było. Oczywiście przyszło to także bez zasilacza. Jeżeli chodzi o model, no to w tym momencie wyświetla Wam się on na ekranie. Ogólnie jest to sprzęt na procesorze VIA Eden, co zdaje się ma oznaczenie C7. No najważniejsze parametry, no to oczywiście 1 GHz taktowanie. Tak jak wcześniej wspomniałem, jest tutaj, zdaje się, pamięć typu DDR2. Jest to pamięć laptopowa. Prawdopodobnie w jednej kości. No i o pojemności właśnie 1 GB. No i to, co mnie najbardziej interesuje, taki dysk właśnie ten flashowy, wpinany w typowe złącze ATA. Zatem łatwo jest to wyjąć, przynajmniej tak sądzę, oraz przenieść do innego sprzętu na podmiankę. Także no chciałem sobie to wszystko tutaj otworzyć, wyciągnąć tą pamięć, ale pomyślałem, że zanim jeszcze to zrobię, to może zabawimy się taki krótki eksperyment. Nawet słyszę, że coś tam chyba lata w środku. Nie otwierałem tego jeszcze w ogóle. Może jakaś zworeczka, może coś tam wpadło, jakiś kawałek plastiku, może coś się ułamało, nie wiem. No ale wracając jeszcze do tego sprzętu, to chciałbym spróbować zainstalować tutaj system MS-DOS i zobaczyć, czy da się uruchomić ze dwa albo trzy tytuły jakichś tam gier. Wydaje mi się, że powinno się dać, dlatego tutaj zaopatrzyłem się wkoło w te dodatkowe elementy, jakie tu widać w tej chwili w kadrze. Ogólnie te komputerki domyślnie, fabrycznie wypuszczane były z zainstalowaną jakąś dystrybucją Linuxa. Tu w tym momencie, zdaje się, jest ogólnie ta pamięć całkowicie wyczyszczona, nic tu nie ma, tak jak to do mnie przyszło. Zatem to też jakieś tam w sumie ułatwienie będzie, nie będę musiał też z tym walczyć, po prostu spróbuję tutaj założyć nową partycję, sformatować ją, wgrać DOS-a, jakieś programiki takie użytkowe, diagnostyczne, przekopiujemy sobie Nortona może, jakieś, no i te za 2-3 gry, no i spróbujemy to uruchomić. Zobaczymy, czy taki sprzęcik 1 GHz na trochę takim dziwacznym procesorku VIA, czy da sobie radę właśnie z DOS-em. No to co? Spróbujmy to uruchomić. Jeszcze tutaj opowiem, co tu dodatkowo leży. Przygotowałem trzy dyskietki instalacyjne. Oczywiście są to kopie zapasowe oryginalnych dyskietek MS-DOS 6.22. Plus jedna dyskietka taka botowalna, która posłuży nam jakby do założenia tej partycji, do sformatowania. No później odpalimy z pierwszej dyskietki instalacyjnej i normalnie zainstalujemy system MS-DOS. Skoro tutaj nie ma, nic tu nie ma, żadnego napędu, mamy tylko złącza USB, bo właśnie, bo tego też nie pokazałem, mamy tutaj
możliwość podłączenia klawiatury i myszki typu PS przez 2. No, mamy port do sieci LAN. Mamy z tyłu dwa porty USB w standardzie 2.0 oraz z przodu również dwa porty USB. Nawet jest tu jakaś wbudowana karta dźwiękowa z tego co widać. Oczywiście to będzie karta dźwiękowa na pewno na szynę PCI, zatem tutaj w ogóle nie ma co marzyć o tym, że pod systemem DOS uda nam się uzyskać z tego dźwięk, ale prawdopodobnie będzie też na płycie wbudowany mały głośniczek, zatem jeżeli gra ma możliwość ustawienia z tego głośniczka, no to jakieś tam ciche dźwięki, ciche takie bzykanie powinno być słychać z tego głośniczka małego, buzera. Zobaczymy, jak to będzie działać. No wiadomo, tutaj zasilanie 12V. Według tutaj zdaje się, chyba jest nawet opis, gdzieś był 12V, nie wiem czy nie, 2 albo 3 ampery. Zasilacz tutaj powinien być stosowany. Ja mam jakiś zasilaczyk przygotowany od jakichś chyba LEDów czy coś podobnego. 2-amperowy myślę, że wystarczy. Oryginalnego zasilacza nie mam, ale ten co mam myślę, że pociągnie ten sprzęcik. Brakuje nam tu jeszcze klawiatury, ale mamy za to też napęd dyskietek podłączany na USB. Także miejmy nadzieję, że to zadziała. Jakiś czas temu kupiłem sobie taką oto klawiaturkę. No i co się okazuje, jest to klawiatura tej samej firmy, co i ten oto terminal. Nówka sztuka, kosztowała całe 12 zł. Jakościowo jest to klawiatura no, świetnie wykonana. Rzadko która chińska może się w ogóle równać jakościowo z tym wyrobem. Także ogólnie polecam tej firmy klawiatury. Jest to klawiatura typu USB, ale też ma, nie wiem, czy tu będzie widać teraz, tu w rogu ma port, można sobie podpiąć też kabelek PS przez 2, jak ktoś ma. Także skoro mam tej samej firmy klawiaturkę, no to akurat mówię, to jest produkt nowy. Nawet sam jeszcze jej nie używałem, po prostu sobie w folii była kupiona za małe pieniądze. Była okazja, to wziąłem. No to dzisiaj jest możliwość podłączenia. Ten fajny komplet się tutaj nam zrobił. No to spróbujemy w takim razie to wszystko spiąć. Dobra, z tyłu podłączymy sobie klawiaturkę. Co tu jeszcze będziemy mieć na USB? Na USB mamy ten napęd dyskietek. Jego może też z tyłu podłączymy. Tu jeszcze mam pendrive 16-gigowy, ale założyłem na nim partycję FAT o maksymalnej pojemności, czyli 2 giga. I tam mam wrzucone właśnie jakieś programy takie DOS-owe, diagnostyczne. No mam coś, jakieś tam gry. Także mam nadzieję, że ten pendrive tu będzie widoczny jako taki typowy dysk, bo tak przeważnie te terminale interpretują właśnie pamięć podłączaną przez USB, pamięć masową. Tak samo właśnie dlatego też powinny działać te dyskietki po USB. Nawet w środowisku DOS, który to teoretycznie nie powinien żadnego USB obsługiwać. Dobra, no to myślę, że tutaj dokończymy podłączanie. Wepnę teraz zasilanko. Zaczyna nam się tutaj ciasno robić na tym stoliku. Cofnę klawiaturkę troszkę. Teraz jeszcze pozostaje nam podłączyć przewód VGA. Będziemy dzisiaj przechwytywać oczywiście obraz. No zostało nam z przodu, zostały nam porty USB z przodu. To jak już uda nam się zainstalować DOS-a, to wtedy sobie ewentualnie albo odepniemy ten napęd dyskietek z tyłu i tam się wepniemy pendrive'em, albo właśnie z przodu wykorzystamy któreś wolne gniazdo USB. Dobra, zatem w tym momencie możemy, klawiatura podpięta, dobra, grabber podpięty, zasilanie jest. No to tu z przodu mamy przycisk power, zatem odpalamy. Zobaczmy, co nam się tutaj
zadzieje na ekranie. Może uda się wejść do BIOS-u. Z tego, co się już tam dowiadywałem, no mamy informację, że nie ma systemu operacyjnego. To, żeby wejść do BIOS-u, tu jest tak troszkę inaczej. Jeszcze raz go zresetuję. Trzeba przy włączaniu nacisnąć klawisz P. Powinno nam się odpalić takie okno botowania, gdzie możemy sobie wybrać urządzenie, z którego chcemy odpalić. No tutaj domyślnie jako pierwsze jest ustawione właśnie jest ten dysk twardy IDE, 1 GB, pamięć flash. Możemy tutaj też sieciowo coś załadować. No i pojawiła nam się na liście też ten napęd dyskietek. A na samym końcu mamy opcję do wejścia do BIOS-u. Także ja już tutaj sobie coś pogrzebałem w tym BIOSie. Tutaj widzimy, że Extended Memory mamy tam około 500 mega. Tutaj jest ogólnie gigabyte, ale ja tak celowo ustawiłem, ponieważ dodałem pamięć dla karty graficznej. Jest tu jakaś karta Chrome, S3 Chrome, coś tam, już nie wnikałem w to. Podobno tragedia, jeżeli chodzi o Windows 98, bo nie ma do tego sterowników. Coś tam można zdziałać prawdopodobnie dopiero od Windowsa XP, ewentualnie 2000. Natomiast to, co najbardziej by mnie interesowało, Windows 98, no brak wsparcia, zdaje się, dla tego układu jest. Także tutaj nie będę w ogóle takich podejść nawet próbował. Także no, tak jak mówię, przydzieliłem tutaj maksymalnie ile mogłem, czyli te 512 mega. Chciałem, żeby dla DOS-a zostało najmniej jak się da, no bo po co tam ten gigabajt? To i tak jest zbyt dużo, żeby tam się nic nie działo. To ewentualnie takie ustawienie właśnie jest dobre dla Windowsa 98, bo no wiadomo, że domyślnie wspiera on chyba tam do 512 mega, natomiast przy większej ilości pamięci mogą być później jakieś problemy. No ale tak profilaktycznie to ustawiłem, bo wiadomo, że tego Windowsa 98 nie będę wgrywał. Dosyć ubogi ten BIOS, nie ma tu za dużo opcji, data, godzina, jakieś no, urządzenia, tutaj właśnie typu ta karta, karta flash, możemy zapewne jakieś hasło jeszcze sobie ustawić, no nic tu takiego szczególnego nie ma w tym BIOSie, kolejność urządzeń możemy zmienić, także myślę, że sobie tutaj darujemy już to grzebanie, wyjdziemy stąd. I teraz spróbujemy uruchomić sprzęt z tej dyskietki botowalnej, którą przygotowałem. Słychać, że stacja ją już przyjęła. Odezwało się. No i zakładamy F-diskiem maksymalną, jaką się da wielkościowo partycję. Następnie to sformatujemy, no i będziemy wgrywać DOSa 6.22. Zatem podejrzewam, że Wam to troszeczkę przyspieszę, w szybszym tempie Wam puszczę. No i zobaczymy się w momencie, gdy już ten DOS będzie wgrany. Gdy już pokopiuję parę rzeczy na ten wbudowany dysk. No i spróbujemy coś sobie z tego uruchomić. Ewentualnie na koniec, jeszcze już sam koniec, wyłączymy tą maszynkę i spróbujemy ją po prostu rozkręcić, zobaczymy jak to wygląda w środku, bo sam jestem ciekawy, co tam w środku się kryje. Dobra, zatem ja tu teraz włączę takie przyspieszone tempo instalacji, kopiowania i tego typu rzeczy. No i widzimy się za jakąś krótszą, dłuższą chwilę. Zobaczymy, ile to potrwa.
Dobra, już jestem. Mam nadzieję, że śledziliście chociaż trochę postępy przy instalacji i kopiowaniu plików. W sumie nie trwało to aż tak całkiem długo. Mamy już tutaj ugranego DOSa w wersji 6.22. Dorzuciłem folder z Nortonem. Mamy troszkę programików diagnostycznych, które przeważnie sobie gdzieś tam wrzucam na karty CF, jakie stosuję w komputerach retro. Tutaj mamy folder z grami, tu jakieś trzy tytuły: Castlevania, Dino Blaster i Wolfenstein 3D. Mamy jakieś bot menu, ale tego nie wiem, czy to będę akurat teraz instalował. No i mamy jeszcze taki pakiecik 136 w jednym, który być może nam się przyda, przynajmniej jeden tam pliczek, jaki jest zawarty w środku. Zatem może odpalmy sobie NSSI. Zobaczmy, cóż to za maszyna nam tutaj się przedstawi. Czyli mamy faktycznie via Cyrix 3, tak to przynajmniej widzi, 1000 MHz. Mamy tutaj jakąś nieznaną kartę graficzną SVGA, która ma niby 32 MB lub więcej, to chyba o to chodzi, pamięci swojej własnej, zgodną z VESA w wersji 3.0. Odłączyłem już napęd dyskietek, odłączyłem ten pendrive, z którego kopiowałem pliki. Zatem tutaj widzimy już tylko dysk, ten jednogigowy ATA. No tutaj nawet wykrywa, że jest jakaś karta dźwiękowa. Wejdźmy w to, ale jest to właśnie jakaś nieznana karta na PCI. Tą kartę zdaje się też da się wyłączyć z poziomu BIOS-u. No ja tego nie robiłem. Tu raczej nic nie, i tak z tą kartą nie zadziała, bo to raczej nie ma prawa pod DOS-em zadziałać. Jakiś prosty jeszcze test możemy CPU wykonać. Jak widzimy, wydajnościowo jest to gdzieś trochę lepiej w tym teście według tego programiku niż Pentium 3 w wersji EB 866 MHz, czyli całkiem niezła wydajność według tego. Sprawdźmy jeszcze koprocesor. No, jeżeli chodzi o koprocesor, no to nie jest już tak różowo. Wydajność na poziomie K6-2300, może jakieś 350 tu będzie. Widzimy, że Pentium 2 450 jest dużo, dużo mocniejszy niż ten wynalazek, ale w tych operacjach na liczbach właśnie całkowitych procesor radzi sobie całkiem sprawnie. Dobra, no to myślę, że tyle by tu nas mniej więcej to interesowało. Może jeszcze tylko tak na szybko puścimy teścik DOS z tego pakietu DOS Bench, test numer 2. Sprawdzimy wydajność, jaką tu osiągniemy. No, niezły wynik. To jest poziom, zdaje się, cęgów, chociaż cęg chyba miał trochę więcej, miał chyba 3, nie wiem, czy nie 370 w tym teście. Tutaj osiągamy 354, jest to bardzo mocny wynik pod DOS, także tu gry powinny naprawdę śmigać, te DOSowe, na takiej maszynie. I teraz może właśnie się z tym pojawić problem, że takie gry mogą śmigać aż za dobrze, czyli może nam się pojawiać często błąd dzielenia przez zero, ponieważ gry nie są jakby, te stare gry nie bardzo się lubią z tak szybkimi procesorami i bardzo często wyrzucają błędy właśnie dzielenia przez zero. W ogóle mogą się nie chcieć uruchamiać. Nie to, że będą po prostu działać za szybko, tylko po prostu w ogóle się nie zechcą uruchomić. Zatem tutaj będziemy próbować się ewentualnie ratować, jeżeli natrafimy na taki przypadek, a tu chodzi mi przede wszystkim o grę. Czyli pamiętamy, że tam było ponad 350 punktów, tak, w tym teście. No to przejdźmy do tych gier, które chciałem uruchomić. Tak jak mówiłem, że dźwięku tu nie będzie, ewentualnie coś może da się usłyszeć z tego wbudowanego głośniczka na płycie, gdzieś tam w środku, może być on ukryty. Zatem wchodzimy do folderu z grami. No i od razu pierwsza gra, jaka mamy, to Castlevania. I teraz
Jest to gra dosyć stara i podejrzewam, że ona nam nie zechce tutaj zadziałać, ale sprawdźmy. Weźmy sobie, tu jest, zdaje się, no mamy jakiś plik bat go, to spróbujmy tego go uruchomić. O, już właśnie widzimy runtime error, mamy jakieś tam znowu dzielenie przez 0, jest jakiś problem, gra nam się nie zechce uruchomić na zbyt szybkim procesorze. Dobra, wracamy do Nortona, nie ma możliwości włączenia tej gry, ale nie po to przegrywałem sobie ten folder 136 w jednym. Otóż tutaj mamy coś takiego, taki programik, który nazywa się setmul. Spróbujmy go wywołać. Zobaczymy. Setmul. Aha, nie w tym folderze zostałem. Tak, tutaj nas źle przyniosło. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz. F10. Dobra, teraz jest odpowiedni folder. Setmul. Jakie tu mamy opcje? Jak widzimy, za pomocą tego programiku możemy niektóre maszyny. Tutaj najbardziej prawdopodobnie chodzi o procesory właśnie typu MMX, Pentium MMX, K6, ale z tego co widzę, tutaj właśnie też jest możliwość oddziaływania na procesory te VIA. Tyle tylko, że my nie mamy C3, a C7 chyba tutaj. Zatem też nie wszystko tu będzie aktywne, ale my spróbujemy wyłączyć pamięć podręczną, tą L1, ten cache podręczny procesora. Dzięki temu spróbujemy tą całą maszynę znacząco spowolnić w systemie DOS i wtedy myślę, że już możemy pozbyć się tych problemów z dzieleniem przez 0. Dobra, zatem interesuje nas opcja L1D, czyli wyłączenie pamięci podręcznej typu L1 dla procesora. Zatem jeszcze raz podajemy po prostu setmul i L1D. Wyłącz. Sprawdzamy. Cyk. No i zdaje się, on tu napisał, że wykrył nam ten jakiś nieobsługiwany do końca chyba procesor, ale że jest opcja. Mamy tą opcję wyłączenia pamięci L1 i chyba tylko. No i według tego operacja powinna chyba się udać. Sprawdźmy to. Wracamy do Nortona. Przejdźmy jeszcze raz do tego programiku, tego pakietu właściwie DOSBenH, tak? Odpalamy go ponownie. Test numer 2 i zobaczymy, ile teraz osiągniemy tutaj tych punktów. Było ponad 350. I teraz według gdzieś tam informacji, jakie znalazłem na internecie, taki 386 SX 33 MHz, to są gdzieś tam okolice właśnie 12, może 13 punktów w tym teście. Zatem zobaczymy, jak nisko udało nam się wydajnością dla takich gierek DOS-owych zejść po wyłączeniu pamięci podręcznej. Czekamy na wynik. Było ponad 350, a teraz jest 11,4. Zatem ogromne zejście, jeżeli chodzi o wydajność do dołu. No i myślę, że jesteśmy w tym momencie na poziomie takiego właśnie 386 SX, może jakiegoś tam bardziej DX, no raczej chyba w okolicach SX-a, 33 MHz. Zatem teraz sądzę, że uda nam się uruchomić wszystkie te gry, przynajmniej ta Castlevania, która nam tu sprawiła od razu problem, czyli jeszcze raz bierzemy go. O, już słychać muzyczkę, czyli głośniczek jednak jest faktycznie w środku, odzywa się. Nie wiem, czy dla was jest to słyszalne. Myślę, że chyba mikrofon powinien to wyłapać. Fajnie, fajnie. Gierka nam się uruchomiła na takim sprzęcie. Nie mamy joysticka, mamy za to klawiaturkę. Odpalamy nową grę.
No i proszę, da się grać. Nawet w tak stary tytuł, po odpowiednim przygotowaniu terminala, po wgraniu DOS-a, po spowolnieniu procesorka, da się spokojnie grać jako gdzieś taki przedstawiciel prawie że 386, wydajnościowy przedstawiciel. Tak jak zawsze narzekam, że niektóre te głośniczki są za głośne, tak w tym momencie tu wolałbym, żeby jeszcze troszkę głośniej był ustawiony ten, troszkę większy może ten głośniczek akurat, ale taki jest i taki musi zostać. Tu piesek przeskoczył nad nami, spadliśmy. No działa, działa. Dobra. Jedna gierka uruchomiona, zostały nam jeszcze dwa tytuły, zatem przy tych samych ustawieniach, już przy spowolnionym procesorze, odpalamy dwa pozostałe tytuły, czyli Bombermana pod nazwą ten Dyna Blaster, zdaje się, to chyba tak to było. Tu akurat ta gra spokojnie by obsługiwała jakiegoś Sound Blastera, niestety nie mamy, więc mam nadzieję, że chociaż też jakieś tam ciche dźwięki uda nam się usłyszeć z głośniczka. Odpalamy. Chwilę tylko zagramy i przeskoczymy na Wolfensteina. Będą jakieś dźwięki, czy nie będzie ich słychać wcale? No, coś tam słychać delikatnie. Same wybuchy, nic więcej. Ale coś tam da się usłyszeć. Tu sobie spróbujemy to wysadzić. Tego może zagonimy troszkę tutaj w róg. Ale ucieknie. Oj. Nie, chyba postawiłem tę bombę. Teraz sam się tu wkąpię. No nie mogę tego przyatakować. A, dostał teraz. Akurat powinien nadejść. Nie, za... O, teraz go uwięziłem. No dobra, gierka działa. Zatem wychodzimy, odpalamy jeszcze Wolfensteina. No i na sam koniec jeszcze po tych grach, tak jak obiecałem, rozkręcę tą obudowę, bo jestem ciekawy, jak to wygląda w środku. Takie małe pudełeczko. Ciekawy procesor, jakiś egzotyczny dosyć. No ale mnie oczywiście interesuje ten dysk, który będę chciał jednak wymontować i przełożyć do HPK, do tego drugiego terminala. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, że jak wyjmę z tego HPK 512, to ją po prostu przełożę z kolei tutaj. Także ten komputerek jakby no dalej będzie mógł być sprawny. Nie to, że ja go uszkodzę, rozwalę i gdzieś tam pozbędę się tych części. No, po prostu prawdopodobnie tamtą 512 przełożę tutaj do środka. Dobra, Wolfenstein nam się odpalił, nie wykrył nic, w sensie żadnej karty dźwiękowej, nie wykrył joysticka, nie wykrył myszki, ale tego można było się spodziewać. Dźwięków na razie tu żadnych, nic nie słychać. Zatem wejdźmy tutaj na sound. No, tu możemy tylko to przestawić, ale słychać, że już dźwięk się uaktywnił. Napisy z tego speakera ustawiliśmy. Zatem nowa gra, gdzieś tam tutaj sobie włączymy coś tam. Jakiś łatwy poziom, chwilę postrzelamy. Także widzicie, że gierki na czymś takim, DOSowe gierki nawet działają. Da się strzelać, da się. Jakieś tam dźwięki idą. Mamy wydajnościowo okolice 386. A już chyba ktoś do mnie tam strzelił. Tak, już ja go tu załatwię. Nie wiem, gdzie oni się tu pochowali. Pewnie mnie tu zaraz ubiją gdzieś.
Nie ma tu nikogo? Może dlatego, że wziąłem ten najłatwiejszy poziom, to nikt mnie nie atakuje. To jakiś labirynt chyba jest. Zaraz się tutaj gdzieś zagubi żołnierzyk. O, słyszałem strzał, ktoś do mnie chyba strzelił. Tu? Tu coś się działo, zobaczcie, ślady krwi. I to świeże. Nie no, wlazłem w jakiś labirynt i teraz... O, a tu? Myślałem, że to już końcówka. A, to zamknięte wszędzie, nie da. O, tam jakiś już żołnierzyk wyszedł. No dobra, gierka działa. Także te tytuły, które przygotowałem, odpalają spokojnie. Także no myślę, że sprzęcik teraz wyłączę. Zamykamy tego Nortona. Wyłączam sprzęt i widzimy się za moment, jak będzie rozkręcona ta obudowa, zdjęta ta górna część, zdaje się, bo chyba górną część się ściąga, przynajmniej powinno. No i zerkniemy sobie tylko na chwilę, jak to wygląda w środku. Ja już tu się przełączę na kamerkę. Dobra, zatem widzimy się za moment. Poprany. Ło, widzicie to? Rany, co to jakieś? To on był jakiś zalany? Wygląda jakby to było zalane chyba czymś. Tak mi się wydaje. Dziwnie to wygląda. Taki osad pozostał. No, nie wygląda to ciekawie w środku. To wszystko jest tym wymazane. Faktycznie jest jedna kostka ramu. Zaraz ją tutaj wydobędziemy. O, ups. PC2 6400 CL6. Mamy kosteczkę laptopową chyba. No to widzę, że to się nadaje wszystko do wyczyszczenia. Stara bateria. Tu mamy radiator na procesorze. No, także trzeba będzie to wszystko wyciągnąć z tej obudowy. Spróbuję ten dysk jakoś tu wyrwać. Może nam się to uda. Mogę go tak troszeczkę tu ścisnąć, ten zacisk plastikowy. To teraz z całą płytą go wyciągnę. Tu mam przy... A co tam te klata w środku właśnie już? Jakieś kawałki. Chyba ktoś tu kiedyś coś otwierał i podejrzewam, że to może być kawałki jakieś zaczepy, kawałki obudowy. Może coś łamane było.
To jest pod spodem, od spodniej części, chyba pod płytą tam coś powinno być. No zdecydowanie coś tam lata. No wymaga interwencji, wymaga czyszczenia porządnego. Myślałem, że to może jakaś pasta, ale to nie, to jest jakiś osad. To tutaj ślady nawet już jakiejś korozji zaczynają wychodzić. Wygląda jakby tu coś było rozlane, zamoczone i tak zostawione. No, ale sprzęt jakoś tam działał, więc... Dobra, ja sobie tutaj spróbuję ten dysk jakoś wyciągnąć delikatnie. Nie chcę tu nic uszkodzić. Chyba najpierw trzeba pozbyć się tego plastikowego kołeczka. No, dobra. Puścił. Teraz przydałoby się z dwóch stron podważać, żeby tam nic nie... Ciężko mi to będzie. Tak naprawdę tylko na tej małej płytce mi tu zależy z tego. No nie chcę wyjść. Jak było wciśnięte, tak pewnie od paru lat to siedzi w tym ładnych lat. O, można podważać, dobra. Powinno chyba udać się. Może z tej strony. Nie chcę, że jakieś kostki tam uszkodzić, bo nie wiem, jak to wygląda od spodu. Muszą tam być te kostki pamięci. Może będzie jak uszkodzę jakąś. O, 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 wyszło, dobra. Mamy to. Proszę bardzo. Tak by to mniej więcej wyglądało. Mamy jakiś układzik i kostkę, jedną kostkę pamięci. No, czyli tak to wygląda. Dobra, ja już tu sobie z tym będę dalej kombinował. Po swojemu te przekładki będę robił. A wam w takim razie dziękuję za oglądanie tego odcineczka. Witam w nowym roku przy okazji. To taki pierwszy odcinek noworoczny w sumie wyszedł. Dobra, zatem jeszcze raz dzięki za oglądanie i widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!